W tę noc pełną łaski gromadzimy się, aby uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu, jakie kiedykolwiek miało miejsce w historii. Tej nocy Chrystus przez swoje chwalebne zmartwychwstanie zwyciężył śmierć. Od początku chrześcijaństwa ta noc była najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku. Tej nocy gromadzono się na modlitewnym czuwaniu, udzielano sakramentu Chrztu Świętego, a następnie sprawowano radosną Eucharystię, dziękczynienie za dar nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z tym zwyczajem i my pragniemy tej nocy czuwać na modlitwie i sprawować radosną liturgię Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej dzieli się na cztery części. Liturgię Światła, Liturgię Słowa, Liturgię Chrzcielną i Liturgię Eucharystyczną. Część pierwsza rozpocznie się w tym roku nietypowo, wewnątrz Kościoła, gdzie zostanie zapalony paschał, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Potem celebrans podniesie paschał śpiewając Światło Chrystusa. Odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Po tym śpiewie zapalamy nasze świece w domach. Następnie, stojąc z zapalonymi świecami, wysłuchamy radosnego śpiewu orędzia wielkanocnego. Dzięki niemu uświadamiamy sobie, że dzisiejsza celebracja ukazuje ponadczasowe działanie Boga. Drodzy siostry i bracia, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, by zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Oświeć ten ogień. I przez te święta wielkanocne rozpraw w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią. Opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas Bóg Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez morze.
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Gasimy świece i siadamy. Rozpoczyna się liturgia słowa. W pierwszym czytaniu Bóg, Stwórca świata, powołał do istnienia człowieka, którego ukształtował na swoje podobieństwo. Obraz Boży, naruszony w nas przez grzech pierworodny, został odnowiony w sakramencie Chrztu Świętego. Oto dlaczego słuchamy dziś opowiadania o dziele stworzenia. W drugim czytaniu
usłyszymy opis wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg sam wkroczył w dzieje tego narodu, aby przez Morze Czerwone wyprowadzić lud ku wybranej wolności. I dzisiaj Bóg wkracza w nasze życie, aby przez wodę Chrztu Świętego wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci, a wprowadzić nas do prawdziwej ziemi obiecanej. Po czytaniach ze Starego Testamentu zaśpiewamy radosne chwała na wysokości Bogu, a następnie usłyszymy czytania z Nowego Testamentu. Święty Paweł przedstawia nadzieję, która już więcej nie zniknie. Zwiastuje również, że chrześcijanin poprzez chrzest jest uczestnikiem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast tekst Ewangelii przedstawia opis objawienia się Chrystusa po zmartwychwstaniu. Po każdym czytaniu ze Starego Testamentu i następującym po nim psalmie responsoryjnym jest odmawiana modlitwa, na którą wstajemy. Drodzy siostry i bracia, po rozpoczęciu Wigilii Paschalnej pokoju serca szukajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus już o swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją, jak głębią, ponad górami stanęły wody. Niech wstąpi
liczne są dzieła Twoje, Panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Boże, Ty przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i jeszcze w cudowniejszy sposób go odkupiłeś. Spraw, abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok nieciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a potem cofnął wodę gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli je naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, która o brzasku dnia wróciła na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z Nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści, śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego będę Go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie. Choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie syci? Słuchajcie mnie. A jeśli będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw, nakłońcie uszy i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zaweźmiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On Ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest przebaczaniem. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
Tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewniają urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdroju zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, przypominając, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroku zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienie oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost nóg Twoich wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
że ta najświętsza noc jaśnie blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Zbudź w swoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz. Że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja! 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 Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja! 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 Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Alleluja! 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 Kamień odrzucony przez budujący stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja! 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 Pan z wami jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia poszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzała w dół. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba,
podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżą. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddalimy się od drogu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Idźcie do Galilei. Tam posyła zmartwychwstały swoje uczennice i uczniów, aby się z nimi spotkać. Co jest moją Galileą? Gdzie dziś jest moje miejsce mojego spotkania ze zmartwychwstałym? To miejsce dziś to rodzina, dom, bliźni, żona, mąż, dzieci, z którymi od kilku tygodni pozostajemy, dłużej, więcej, ściślej. To miejsce to głębia serca, sumienia, którym z braku możliwości sakramentalnej spowiedzi na te święta liczyłem się z moim Bogiem i z sobą, pozbawiony pomocy szafarza duchownego. Ta moja Galilea to może dziś troska o starszych, rodziców, sąsiadów. To strach o siebie, o bliźnich. Ta Galilea to też może cierpienie wynikające z braku liturgii, z braku komunii świętej. Te święte, najświętsze dni, to cierpienie ofiarowane za siebie i za bliźnich, szczególnie za tych, którzy nie szukają już Boga przez sakrament. Posłanie tej nocy paschalnej, prawda o wskrzeszeniu, o zmartwychwstaniu ukrzyżowanego, wiara Kościoła wyrażana w liturgii tej dzisiejszej nocy, pojawia nam jeszcze jedno miejsce, rzeczywistość, przestrzeń, czy może lepiej tajemnicę spotkania człowieka ze zmartwychwstałym. To sakrament chrztu. Z męki śmierci, zmartwychwstania zrodziły się wszystkie sakramenty Kościoła. Z męki śmierci, zmartwychwstania nade wszystko zrodził się ten pierwszy, dla kuczy Kościół najpotrzebniejszy sakrament, chrzest święty. Jeszcze raz posłuchajmy świętego Pawła. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w naszym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Tegorocznej liturgii Wigilii Paschalnej, tej obecnej, szczelnej,
liturgii pozostało tylko wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, które za chwilę będzie miało miejsce. Niech będzie to powrót, niech będzie to na nowo zanurzenie się w chrzcie. W tym sakramencie, podczas którego, kiedy mamy obrzędy wyjaśniające, kiedy nowochrzczonemu podarowujemy białą szatę, szafarz mówi: stałeś się nowym stworzeniem i przewlekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną, aż po życie wieczne. To tak daleko sięga, po życie wieczne. A na mszach pogrzebowych, w modlitwie eucharystycznej prosimy: pamiętaj, Panie, o zmarłym, który przez chrzest został zanurzony w śmierć Chrystusa, aby miał udział w jego zmartwychwstaniu. Życie wieczne, chrzest, to owoc męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. To przesłanie tej dzisiejszej nocy. Rok temu w tym czasie odchodziła Agnieszka. Wielki Piątek. Byłem mieć komunią świętą. Po raz ostatni wtedy przyjął Pana Jezusa. Czy wiatr na tę najtrudniejszą z ludzkich dróg. Wielką Sobotę, jak pamiętamy może, odprawialiśmy po raz pierwszy Wigilię Paschalną w naszym nowym kościele. Na tę liturgię przyszedł Waldek, jej mąż. Ja tam dziękowałem za to, że na tej liturgii był. Na pogrzebie 17 maja powiedziałem coś takiego: wiem, po co przyszedłeś. Wtedy, kiedy odchodziło twoje kochanie, kiedy odchodziła Anna, przyszedłeś na tę liturgię. Jedyną, niepowtarzalną, głoszącą zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, aby usłyszeć słowa o Jezusowym zmartwychwstaniu. A potem ze świecą w ręku, drżącym, może ściśniętym gardłem, powiedzieć: tak, wierzę w grzech odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie i życie wieczne. Idźcie do Galilei. Idźmy do Jezusowego, do naszego chrztu. Zapalmy świecę i wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który daje nam życie wieczne. Zapalmy świece w kościele paschalnym, w naszych domach też. Jeśli Państwo uczestniczą w tej liturgii, zapalcie swoje świece. Rozpoczyna się trzecia część liturgii Wigilii Paschalnej, liturgia chrzcielna. Słowo Boże przybliżyło nam tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Za ich odnowienie możemy dostąpić odpustu zupełnego. Wszyscy teraz wstajemy i zapalamy świece. Drodzy siostry i bracia, przed misterium paschalnym zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w jego śmierci
by razem z nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego posztu odmówmy przeczenia Chrztu Świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdą i każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Tę noc pełną łaski módlmy się wspólnie do Boga, Ojca Wszechmogącego, za cały Kościół Boży, w potrzebach świata i nas samych. Boga im wzięła. Za papieża Franciszka, niech wsparty modlitwą Kościoła strzeże skarbu wiary, niech prowadzi wszystkich wierzących w Chrystusa ku pełni jedności. Ciebie prosimy. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, niech rozpoznając znaki czasu, ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Ciebie prosimy. Za rządzących narodami, aby w prawdzie szukali dobra wszystkich ludzi i w pokojowy sposób rozwiązywali wszelkie konflikty. Ciebie prosimy. Za osoby dotknięte koronawirusem, o zdrowie dla nich, za rodziny zatroskane o bliskich, o pokój serca, za służbę medyczną, o zdrowie i siłę, za zmarłych w wyniku epidemii, o pokój wieczny. Ciebie prosimy. Za wszystkich, których pragnieniem była obecność dzisiejszego dnia na liturgii, a którzy za pośrednictwem transmisji w niej uczestniczą, niech Chrystus uczy przyjęcia i ofiarowania tego cierpienia za siebie i bliźnich. Niech jak najszybciej pozwoli nam znów spotykać się we wspólnocie eucharystycznej. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin. Niech Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadzi ich do Bawraju. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych. Niech radość zmartwychwstania przenika nasze codzienne życie, pobudza nas do autentycznego świadectwa wiary. Ciebie prosimy. Boże nieskończonej dobroci, który tej nocy pozwalasz nam sprawować pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna i pomnażasz nas dary swojej miłości, spełnij prośby, które my grzesznie zanosimy do Ciebie i wspieraj nas na drogach wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oh.
ofiarę przyjął, Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosimy Cię do Pana. Dzięki składajmy Pan Bogu naszemu. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna. Wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz ludzku, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać tę misterię. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.
ukrycia wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niego wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośmieni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoim wybranym, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nie jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Chrystus zmartwychwstanie.
Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swej dobroci zjednocz wszystkich, których posiłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Krótkie informacje duszpasterskie. Jutro msze święta w godzinie 9, 10.30, 12, 13, 17 i 18. Msza święta o godzinie 12 będzie transmitowana przez internet. Rzecz jasna, dajmy pierwszeństwo tym, którzy mają zapisaną intencję. Jak słychać, nie mam mszy świętej o godzinie 6 rano zwyczajowej rezurekcji, bo warunki epidemii to uniemożliwiają. Kościołami domowymi niech staną się nasze rodziny. Proszę, by ojcowie czy też matki pobłogosławili dary przed, czy pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym, abyśmy w rodzinie wspólnie pomodlili się jutrzejszego poranka, wyznając wiarę w zmartwychwstałego Pana. Ojciec Pawłem serdecznie dziękujemy Panu, z którymi to trybuł przeżywaliśmy, z Panem Andrzejowi, Panu Dariuszowi, Panu Błażejowi i Panu Dominikowi. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie Panią z kół różańcowych za przygotowanie dekoracji wielkanocnej w naszej świątyni. Zostańmy z Bogiem, zostańcie z Bogiem. Alleluja. Błogosławieństwo szalne ten drugi zakończy. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.